Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym, szóstym już odcinku Don't Lie to Me Argentina. Obejmuje on działania prezydenta Argentyny, nowo wybranego, Javiera Milei, do dnia 1 stycznia 2024 roku. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo może być autentycznym libertarianinem, który zmiażdży socjalizm, etatyzm i dominację państwa nad obywatelami, albo może być po prostu uwikłany w różne układy i układziki, a jego reformy będą głównie pod publiczkę i nie zmienią istoty systemu społeczno-politycznego, jaki panuje w Argentynie. Materiał przygotowali, jak zwykle, korespondent Pafere z Miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kuban. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu, tematu BRICS. Zgodnie z zapowiedziami Javier Milei zrezygnował z przystąpienia Argentyny do tej organizacji. Krótkie przypomnienie, czym jest BRICS. Początkowo był to nieoficjalny skrót, wtedy jeszcze BRIC, fonetycznie po angielsku cegła, złożony z liter B, R i C, którym posługiwali się inwestorzy giełdowi w celu nazwania strategii inwestycyjnej nastawionej na gospodarki wchodzące, które charakteryzowały się malejącym ryzykiem i rosnącymi stopami zwrotu z inwestycji. W 2010 roku powołano organizację zrzeszającą Rosję, która na ten czas miała 10% wzrost gospodarczy, który niestety w roku 2024 już nie istnieje, Chiny, Indie, Brazylię i Afrykę Południową. Stąd nazwa właśnie BRIC. Jednym z głównych celów była zmiana światowego systemu finansowego i osłabienia roli dolara Stanów Zjednoczonych. Od 1 stycznia roku 2024 do grupy dołączyły państwa Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Miała też dołączyć Argentyna. W kolejce czekają Algeria, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Boliwia, Kuba, Honduras, Kazachstan, Kuwejt, Pakistan, Palestyna, Senegal, Tajlandia, Wenezuela, Wietnam. Natomiast potencjalnie można oczekiwać tam też takich państw jak Afganistan, Angola, Komory, Kongo, Gabon, Gwinea-Bissau, Libia, Myanmar, Nikaragua, Serbia, Sudan Południowy, Sudan, Syria, Tunezja, Turcja, Somalia, Uganda, Urugwaj, Zimbabwe i Maroko. Jeżeli po usłyszeniu nazw tych państw komuś pojawi się w myślach obraz ZSRR i wspieranych przez niego ludobójczych komunistycznych reżimów, to chyba coś w tym jest. Elity zdecydowanej większości tych państw swoje istnienie zawdzięczają bowiem dawnemu Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich, którego sukcesorem, czego nie ukrywa Putin, jest właśnie Rosja Putina. Nie dziwi więc tendencja tamtejszych elit ciążenia w stronę państwa, które kiedyś zapewniło im władzę w ich krajach. Są to w większości państwa, które swoim obywatelom zapewniły status światowych nędzarzy. Praktycznie wszystkie te państwa mają problemy z poważnymi naruszeniami praw człowieka, a wiele z nich ma rodowód komunistyczny. Trzeba bardzo starannie odróżniać elity tych państw od zwykłych ludzi, którzy w nich mieszkają. I w takie to oto towarzystwo miała zostać wciągnięta przez swoje zdegenerowane elity, zrujnowana również przez te elity, Argentyna. Javier Milei został, można powiedzieć, w ostatniej chwili i niemal cudem powołany na prezydenta, żeby temu zapobiec. Dla lepszego zrozumienia tego, czym w istocie jest BRICS, warto cofnąć się do lat 50. i 60. ubiegłego wieku, gdy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich pod przykrywką ruchów narodowo-wyzwoleńczych eksportował na cały świat zbrodnie, wojny, ludobójstwo i niewyobrażalną nędzę. Tak zwani partyzanci, w cudzysłowie, byli w istocie płatnymi mordercami, którzy wykorzystywali postkolonialny chaos i przejmowali władzę na zlecenie Moskwy. Warto w tym momencie przypomnieć, że ten sam ZSRR sponsorował ruchy pacyfistyczne i antykolonialne w krajach Zachodu. Teraz z perspektywy czasu lepiej widać, jak ten mechanizm działał. I dzisiaj dzieje się podobnie. Rosja animuje różnego rodzaju działania w ramach wojny hybrydowej. Nihil novi sub sole, czyli nic nowego pod słońcem, chciałoby się powiedzieć. Przy okazji tematu BRICS warto też wspomnieć, że utworzony przez państwa BRICS nowy Bank Rozwoju
ma strukturę akcjonariatu, podzieloną dokładnie porówno. Każdy kraj ma 20% udziałów. Oznacza to, że ten projekt jest polityczny, a nie biznesowy. Pomimo oficjalnej rezygnacji z członkostwa w BRICS, Milei w liście do liderów państw tej grupy wskazuje, że nie wyklucza bilateralnej współpracy gospodarczej z każdym z tych krajów w zakresie handlu i inwestycji. W istocie Chiny i Brazylia to dwaj najwięksi partnerzy handlowi Argentyny, co oznacza konieczność utrzymania współpracy z tymi państwami niezależnie od kwestii politycznych. Jednakże zgodnie z planami Javiera Milei to USA mają stać się perspektywicznie głównym partnerem gospodarczym dla Argentyny. Prezydent Milei poinformował również, że zerwie relacje dyplomatyczne z Wenezuelą, Kubą i Nikaraguą, krajami rządzonymi przez komunistyczne dyktatury. Zapowiedział, że w tych krajach nie będzie ambasad Argentyny w trakcie jego prezydentury. Trzeba powiedzieć, że chyba pokazuje to, że jest on osobą ideową, bo takie właśnie decyzje podejmuje. Nie będzie wiązał się z BRICS-em i nie będzie utrzymywał żadnych kontaktów z dyktaturami. Natomiast u niego w domu związki zawodowe trzymają się mocno i nie poddają się. Już mieliśmy do czynienia z protestami, natomiast Centrala Związków Zawodowych CGT zapowiedziała na 24 stycznia wielki strajk generalny przeciwko reformom prezydenta Milei. Tak jak żeśmy mówili, tak jak żeśmy przewidywali, ludzie, którzy są byli przywiązani do państwa, którzy w tej chwili stracą te swoje przywileje, a byli, tak jakby te przywileje mieli kosztem całej reszty społeczeństwa, w tej chwili będą protestowali. Ten strajk będzie poważnym egzaminem dla minister bezpieczeństwa Patrycji Bullrich. Czy będzie w stanie zabezpieczyć funkcjonowanie państwa w obliczu masowej akcji strajkowej? I teraz taki krótki bonus krajoznawczy. Będziemy starali się dołączać informacje po prostu o Argentynie do każdego z naszych odcinków. Oprócz polityki będziemy w każdym odcinku zapoznawali Państwa z niektórymi aspektami geografii, historii i przyrody Argentyny. I tak, za angielską Wikipedią, bo jest pełniejsza chyba i bardziej na czasie, bo jak spojrzałem na polską Wikipedię, to chyba tam informacje są nieświeże o Argentynie. W każdym razie tak, Argentyna, oficjalnie Republika Argentyńska, to kraj w południowej części Ameryki Południowej. Argentyna zajmuje powierzchnię 2,78 milionów kilometrów kwadratowych, co czyni ją drugim co do wielkości krajem w Ameryce Południowej, po Brazylii i ósmym co do wielkości krajem na świecie. Graniczy z Chile, Boliwią, Paragwajem, Brazylią, Urugwajem. Argentyna to stan federalny, podzielony na 23 prowincje i jedno miasto autonomiczne, które jest stolicą federalną i największym miastem tego kraju, Buenos Aires, miasto pomyślnych wiatrów. Notabene Argentyna zawdzięcza swoją nazwę od słowa argentum, czyli srebro. Jest taki płaskowyż La Plata i były takie różnego rodzaju informacje w czasie podboju przez Hiszpanów, że jest to teren po prostu uszpikowany srebrem, które nazywa się La Plata po hiszpańsku. No i stąd Argentyna to właśnie wzięła od srebra. Jest to państwo srebrne. Prowincje i stolica mają własne konstytucje, ale istnieją w systemie federalnym. Argentyna rości sobie prawa do Falklandów, Georgii Południowej i Sandwichu Południowego oraz południowego pola lodowego, Patagonii i części Antarktydy. No to jest właśnie informacja taka charakterystyczna dla angielskiej Wikipedii, w polskiej byśmy jej nie znaleźli. Najwcześniejsza odnotowana obecność człowieka we współczesnej Argentynie sięga okresu paleolitu. Imperium Inków rozszerzyło się na północno-zachodnią część kraju w czasach prekolumbijskich. Kraj ma swoje korzenie w hiszpańskiej kolonizacji regionu w XVI wieku. Argentyna powstała jako następczyni wicekrólestwa Rio de la Plata, hiszpańskiego wicekrólestwa zamorskiego założonego w 1776 roku. Po deklaracji i walce o niepodległość 1810-1818 nastąpiła przedłużająca się wojna domowa, która trwała do roku 1861. Kulminacją tej wojny była reorganizacja kraju jako federacji. Od tego czasu kraj cieszył się względnym spokojem i stabilnością.
z kilkoma falami imigracji z Europy, głównie Włochów i Hiszpanów, które wpłynęły na jego kulturę i demografię. Po śmierci prezydenta Juana Perona w 1974 roku na urząd prezydenta objęła wdowa po nim i będąca wiceprezydent Isabel Perón, która następnie została obalona w 1976. Kolejna junta wojskowa wspierana przez Stany Zjednoczone prześladowała i zamordowała tysiące krytyków politycznych, aktywistów i lewicowców w brudnej wojnie, okresie terroryzmu państwowego i niepokojów społecznych, który trwał aż do wyboru Raúla Alfonsina na prezydenta w 1983 roku. Argentyna jest mocarstwem regionalnym i zachowuje swój historyczny status mocarstwa średniego w stosunkach międzynarodowych. Argentyna to główny sojusznik Stanów Zjednoczonych spoza NATO. Jest krajem rozwijającym się, posiadającym drugi najwyższy wskaźnik HDI, wskaźnik rozwoju społecznego w Ameryce Łacińskiej po Chile. Utrzymuje drugą co do wielkości gospodarkę w Ameryce Południowej i jest członkiem G15 i G20. Argentyna jest także członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu, Mercosuru, Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Organizacji Państw Iberoamerykańskich. Argentyna zajmuje 63. miejsce w rankingu PKB per capita, wynoszącego 26 505 dolarów w roku 2022. Dla porównania, Polska jest na 39. miejscu tego rankingu ze wskaźnikiem 43 269 dolarów, a Szwajcaria na 7. z kwotą 83 598. Także tyle wprowadzenia na temat Argentyny. W następnym odcinku planujemy opowiedzenie trochę o wspaniałej, fantastycznej przyrodzie, o górach. Także zapraszamy. I na koniec, wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Milei. Viva la libertad, carajo! Oraz by połowa, a jak sugerują niektórzy komentujący, nawet 95% naszych urzędników, poszła sobie afuera.